Panie prezesie, aktualnie realizowane są inwestycje taborowe w PKP Intercity. Na jakim są etapie? Realizujemy strategię taborową PKP Intercity z perspektywą do roku 2023. I ta strategia opiewa na kwotę 7 miliardów złotych. Tyle wydamy na, przede wszystkim na tabor. Natomiast ponieważ to już jest strategia realizowana od roku 2017, aktualnie mamy zrealizowanych inwestycji lub mamy zakontraktowanych, a dobrze zakontraktowana inwestycja to również jest sukces w dzisiejszych czasach, na kwotę 4 miliardy 200 milionów złotych, czyli można powiedzieć, że już większa część jest już w realizacji, ale wiele z tych inwestycji już dzisiaj pasażer odebrał, korzysta z tych inwestycji, które w tej strategii zostały zapisane i zrealizowaliśmy. No właśnie, wzrasta liczba pasażerów PKP Intercity. Jak to wpłynie na wyniki finansowe spółki? Wzrasta liczba pasażerów. W roku 2019 przywieźliśmy prawie 50 milionów pasażerów, a w stosunku, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, do roku na przykład 2015, gdzie przewieźliśmy 31 milionów, to jest absolutnie istotny wzrost. I oczywiście każdy pasażer to są, że tak powiem, przychody, ale w dzisiejszych czasach widzimy, że są pewnego rodzaju inwestycje, które trzeba zrealizować. Kolej to jest w ogóle taka branża, która jest kosztotwórcza i kosztogenna. W związku z tym pasażerów jest coraz więcej, ale i potrzeb jest coraz więcej. Dlatego wyniki muszą być i one są oczywiście pozytywne. Natomiast a procentowo dałoby się określić, jak wpłynął? W ostatnich 4 latach generowaliśmy zyski netto, co jest istotnym elementem, bo poprzednio spółka generowała straty. Także w tym roku również będzie wynik dodatni, mówię za rok 2019, bo jesteśmy w trakcie audytu, i również plany na rok 2020 są wartością dodatnią. Ale warto zwrócić uwagę na to, bo pasażerowie też może tak nie zawsze zwracają uwagę, że na przykład u nas nie było podwyżki cen biletów właściwie od roku 2016. Także staramy się tak tym wynikiem finansowym tak go realizować, żeby po prostu, żeby pasażer nie odczuł też podwyżki cen biletów.